Witajcie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz. To ostatni moment, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, przynajmniej w tej serii. Oczywiście nie jest to ostatni raz, kiedy odpowiadamy na pytania biblijne. W każdą niedzielę wieczorem prowadzimy z pastorem Dagiem program radiowy zatytułowany Bible Answers Live, w którym można uczestniczyć również przez internet. I jeśli macie jakieś pytania, możecie dołączyć do nas w każdą niedzielę wieczorem w nocy polskiego czasu. Teraz jednak, na zakończenie całej serii Apokalipsa Teraz, mamy kilka naprawdę ważnych pytań, którymi chcemy się zająć. Przejdźmy więc do nich. Pytanie pierwsze. Czy jeśli nie mogę pozwolić sobie na oddawanie dziesięciny, Bóg nadal będzie mi błogosławił? Oddawanie dziesięciny to prawdziwy krok wiary. Jeśli będziesz czekać, aż poczujesz, że cię na to stać, diabeł zaaranżuje sytuację w taki sposób, że nigdy do tego nie dojdzie. To nie ma sensu, ale 9/10 może osiągnąć więcej niż 10/10. Bóg obiecuje, że jeśli będziemy wierni w oddawaniu dziesięciny, On pobłogosławi pozostałe 90% w taki sposób, że będą warte więcej. Jeśli będziemy wierni w tych kwestiach i zrobimy krok wiary, Bóg nam pobłogosławi. Biblia mówi o pewnej kobiecie, która oddała dwa ostatnie grosiki. Jeśli pozostaniemy wierni, On pobłogosławi to, co zostanie. W Starym Testamencie mamy również przykład wdowy, która oddała prorokowi ostatni bochenek chleba i została pobłogosławiona. Mąka i oliwa się nie skończyły i kobieta była w stanie wykarmić siebie i swojego syna. Za chwilę pokażemy jeszcze kilka pytań na ekranie, ale teraz przejdźmy do pytań przesłanych przez widzów. Dlaczego Bóg umieszcza swoją pieczęć tylko na czole, a nie również na ręce tych, którzy w Niego wierzą? Znamie bestii będzie umieszczane na ręce i na czole, ponieważ niektórzy będą szczerze oddawać cześć bestii, myśląc, że ma ona prawdę, natomiast inni nie będą oddawać jej czci z przekonania, ale będą robić to poprzez swoje uczynki, myśląc, będę służyć bestii, chociaż się z nią nie zgadzam. Nie ma jednak różnicy, czy robisz to szczerze, czy tylko po to, żeby kupować i sprzedawać. W przypadku zbawionych nie chodzi o uczynki. Pastorze, czy możesz wyjaśnić słowa upadł Babilon? Co to znaczy? Być może chciałbyś mi w tym pomóc. Literalny Babilon upadł w czasach Daniela, kiedy zburzyli go Persowie. Ale Babilon upadnie również w znaczeniu duchowym. Apokalipsa mówi, że pierwszy raz stało się to, kiedy bestia otrzymała śmiertelną ranę, ale będzie miał miejsce jeszcze jeden upadek. Babilon upada wiele razy. Pierwsza była wieża Babel, która też upadła. Jednak słowa upadł Babilon oznaczają, że tym razem się nie podniesie. Ciekawe jest również to, że Apokalipsa 17 opisuje kobietę o imieniu Babilon, która ma także córki. Symbolizują one kościoły, które zachowują nauki kościoła matki. Upadek dotyczyć będzie nie tylko kościoła matki, ale także kościołów córek. To właśnie oznacza upadek Babilonu. Następne pytanie. Dlaczego piec został rozgrzany 7 razy bardziej? Chodzi o Szadracha, Meszacha i Abednego. Jakie jest znaczenie liczby 7? Przede wszystkim nie jestem pewny, czy w tamtym czasie mieli odpowiedni termometr, żeby zmierzyć, ile było to dokładnie 7 razy. Myślę, że Nabuchodonozor chciał po prostu, aby było tam naprawdę gorąco. Do przetapiania złota nie potrzebujesz tak dużego ciepła, jak do przetapiania ołowiu, żelaza czy jakiegoś innego metalu. W piecu było więc o wiele goręcej niż normalnie. Liczba 7 oznacza kompletny cykl. Fakt, że Jezus był w piecu z trzema Hebrajczykami i nie straszna mu była ta ogromna temperatura, pokazuje nam, że On potrafi nas ochronić, niezależnie od tego, jak usilnie diabeł będzie starał się nas zniszczyć. Warto również zauważyć, że pomimo iż piec był rozpalony 7 razy bardziej, trzej Hebrajczycy wyszli z niego i nie było nawet czuć zapachu spalenizny. Podobnie lud Boży w ostatnich dniach zostanie oczyszczony w ogniu, ale wyjdzie z tego bez najmniejszego uszczerbku. Ogień spalił jedynie krępujące ich liny. Tak samo próby czasami palą sznury.
Bardzo dobra analogia. Pastorze, co symbolizuje czwarty anioł w Apokalipsie 18? Chodzi o anioła, który schodzi z nieba i oświetla ziemię swoją chwałą. Poselstwo o upadku Babilonu, czyli poselstwo drugiego anioła z Apokalipsy 14, wyszło na światło dzienne ponad 150 lat temu, gdy Bóg powołał Kościół Ostatków. Jednak w czasie końca wybuchnie ono z jeszcze większą siłą. Nawet niebiosa zostaną nim oświecone. Myślę, że ten czas jest już bardzo bliski. Dzięki mediom i internetowi to poselstwo jest słyszane wszędzie. Obiega cały świat. To donośny głos. O tym, jak anioł przekazał poselstwo o upadku Babilonu, czytamy. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój. Warto zauważyć, że Bóg ma swój wierny lud nawet w Babilonie. Kiedy poselstwo jest głoszone, Jezus wzywa swoich wiernych do wyjścia. Chrystus powiedział, że przyjdzie czas, w którym będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Myślę, że wypełnia się to na naszych oczach dzisiaj, ponieważ prawda rozprzestrzenia się na cały świat. Kolejne pytanie. W Apokalipsie czytamy: i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Co to oznacza dla tych, którzy nie są chrześcijanami? Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, masz wiele innych problemów. Nawet jeśli poznasz odpowiedź, nic ci to nie da. Czytamy, że ludzie, którzy nie interesują się Bogiem i sprawami duchowymi, będą w naturalny sposób myśleć, że to jest wspaniałe, że przestrzegają spraw bestii, czynią coś dobrego. Stwierdzą, czy nie jest to najlepsze dla ludzkości, dla humanizmu, dla planety, dla środowiska? Oddawanie czci będą usprawiedliwiać pobudkami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Użyją wszystkich możliwych argumentów, poza Słowem Bożym. Będą w stanie wytłumaczyć wszystko. Spójrzmy na ekran. Mamy na nim kolejne pytanie. Jeśli będę zachowywać szabat, mogę stracić pracę. Czy Bóg nie chce, żebym wspierał moją rodzinę? Bóg pragnie, żebyśmy byli Mu wierni. Jak wspomnieliśmy podczas wykładu, naszym priorytetem powinien być Chrystus. Kiedy Szadrach, Meszach i Abednego powiedzieli: nie pokłonimy się posągowi, zaryzykowali swoje życie. Mogli stracić pracę. Najlepszą rzeczą, jaką możemy uczynić dla swojej rodziny w ostatnich dniach, jest postawienie Boga na pierwszym miejscu i zaufanie Mu. Mógłbym opowiedzieć w tym kontekście o wielu cudach. Kiedy byliśmy młodą rodziną, naprawdę potrzebowałem pracy. Jednym z zajęć, które oferowano w moim mieście, była praca w tartaku. Miałem zostać tam zatrudniony, ale powiedziano mi: przez pierwsze 6 miesięcy musisz pracować również w soboty. Właśnie zacząłem zachowywać szabat i pomyślałem: 6 miesięcy, Bóg chyba to zrozumie. Powtarzałem to sobie, ale szybko zdałem sobie sprawę z tego, że zło to zło. Nie powinienem tego robić, bo kiedy zrobię to chociaż raz, wpadnę w kłopoty. Nie zgodziłem się więc. Mój pracodawca stwierdził: oszalałeś? Chcę dać ci pracę. Każdy by ją chciał. Dostaniesz ubezpieczenie zdrowotne, to tylko 6 miesięcy. Uznał, że jestem niewdzięczny. Niektórzy zaś mówili, że zwariowałem. W ciągu kilku następnych dni okazało się, że dostałem pracę w lepszych godzinach, nie musiałem pracować w szabat, nie w tartaku, ale jako kierowca ciężarówki przewożącej drewno. Każdą sobotę miałem wolną. Pozwalali mi nawet iść do domu już w piątkowe popołudnie przed zachodem słońca. Znam wielu ludzi, którzy odmówili pracy w sobotę i usłyszeli: w takim razie stracisz pracę. Odpowiadali: chcę zachowywać Boże przykazania. Wielu szefów zaczęło myśleć: ten człowiek jest tak uczciwy, że woli raczej stracić pracę, niż okazać nieposłuszeństwo. Prawdopodobnie więc nie będzie mnie okradał. I znajdowali sposób, żeby zatrudnić takie osoby. Postawcie więc Boga na pierwszym miejscu. Ktoś pyta, czy jeśli rozmawiam z kimś, kto bierze imię Pana nadaremno, powinienem zwrócić mu uwagę, czy to przemilczeć? To zależy od waszej relacji. W przestrzeni publicznej ciągle to słyszymy. Gdybyśmy poprawiali każdego, kto nadużywa imienia Bożego wokół nas, nie przetrwalibyśmy zbyt długo. Myślę, że jeśli pozostajesz z kimś w dobrej relacji, możesz powiedzieć: bracie, siostro, jestem chrześcijaninem i kiedy słyszę, jak używasz imienia Bożego nadaremno, czuję się nieswojo. Czy mógłbyś, mogłabyś tego nie robić?
Jeśli ta osoba jest twoim przyjacielem i cię szanuje, weźmie to pod uwagę. Jeśli nie jest uparta, być może powie: o, przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy, że to ci przeszkadza. Spróbuję powściągnąć swój język. Czasami gramy w squasha z innymi osobami, które używają naprawdę wspaniałego języka. Staram się nie robić tego publicznie, ale raz czy dwa powiedziałem do nich na osobności: wiecie, jestem pastorem i kiedy odzywacie się w ten sposób, nie mogę tego znieść. Przepraszam, zobaczę, co da się zrobić. Zwykle ludzie starają się dostosować. Nie robię z tego wielkiej sprawy, ale staram się dać im do zrozumienia, że chodzi tutaj o Boga. Interesujące jest to, że kiedy ludzie spędzają czas w towarzystwie chrześcijan, w miarę upływu czasu ich język się zmienia. Nawet jeśli nie mówimy nic na ten temat. Miałem taką sytuację. Nic nie mówiłem, a oni nawet nie wiedzieli, że jestem chrześcijaninem, ale spotykałem się z nimi i wchodziłem w interakcję. Często odwracali się do mnie i mówili: o, przepraszam. Zdawali sobie sprawę, że ich słowa nie są właściwe. Nawet osoby, z którymi gramy w squasha, czasami mówią: o, przepraszam, pastorze, wymknęło mi się. Dobrze jest wiedzieć, jak Duch Święty przemawia do ludzkich serc. Tutaj mamy interesujące pytanie. Czy po otrzymaniu znamienia bestii można je usunąć? Nie, tego nie można wymazać. Jeśli człowiek dotrze do tego decydującego momentu i przyjmie znak bestii, nie ma możliwości, żeby go usunąć. Nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy. Kiedy czas łaski się skończy, nie będzie możliwości zmiany. Apokalipsa mówi, że czas łaski nie skończy się, dopóki pieczęć Boga nie zostanie umieszczona na Jego wiernym ludzie. Wynika z tego, że znamie bestii otrzymają wszyscy inni, a kiedy to się stanie, czas łaski się skończy. Na samym końcu będą tylko dwie grupy. Kolejne pytanie. W Biblii, osoba pytająca nie wie dokładnie gdzie, czytamy, że Bóg jest zazdrosny. Wydawało mi się, że zazdrość to coś złego, więc nie rozumiem tego stwierdzenia. Zawiść nie jest dobra. Została nawet wymieniona jako 7 grzechów śmiertelnych. Albo inaczej, pożądliwość, czyli chęć posiadania tego, co ma ktoś inny. Tutaj chodzi o zazdrość, o coś, do czego masz prawo. Jeśli ktoś niewłaściwie traktuje twojego małżonka albo próbuje ukraść jego uczucia, jest on naturalnym, danym przez Boga odruchem. Zawarłeś przymierze z tą osobą i jest to związek na wyłączność. Normalne jest więc, że czujesz zazdrość, gdy ktoś inny w niego ingeruje. Właśnie tak czuje się Bóg, gdy diabeł próbuje odwrócić nasze uczucia od niego. Byłoby wręcz niestosowne, gdyby ci nie zależało. Kiedy ktoś źle traktuje albo próbuje ukraść uczucie twojego małżonka lub dzieci, powinno to wywołać święte oburzenie. To właśnie ma na myśli Bóg, kiedy mówi: jestem o ciebie zazdrosny. Bóg jest naszym rodzicem, a diabeł próbuje ukraść uczucie dzieci Bożych. Nic dziwnego więc, że Bóg jest o nas zazdrosny. Poza tym on wie, że szatan ma złe intencje. Spójrzmy na ekran i na kolejne pytanie. Jeśli moja żona nie jest gotowa, żeby podjąć chrześcijańskie zobowiązanie, czy powinienem na nią czekać? Jeśli mówisz: chcę się ochrzcić i przyłączyć się do kościoła, a twoja żona odpowiada: daj mi jeszcze miesiąc, ponieważ moja rodzina chciałaby się do nas przyłączyć, więc chciałabym, żebyśmy zrobili to razem, ma to wtedy sens. Jeśli jednak twoja małżonka mówi: nie jestem pewna, czy chcę naśladować Jezusa, być ochrzczona i stać się częścią Jego ludu, wtedy musisz podjąć decyzję. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, żeby pokazać swojej żonie i dzieciom, swoim bliskim, rodzinom, że stawiasz Jezusa na pierwszym miejscu. Chyba dotknęliśmy tego wcześniej, ale warto to powtórzyć. Czy można być ochrzczonym więcej niż raz? Tak. Są trzy powody ponownego chrztu. Po pierwsze, kiedy człowiek nie był ochrzczony w sposób biblijny, czyli przez zanurzenie, ale poprzez polanie, pokropienie lub w jakiś inny sposób, powinniśmy zostać ochrzczeni tak samo jak Chrystus. Po drugie, jeśli ktoś całkowicie odszedł od Boga, przestał chodzić do kościoła, wyrzekł się wiary chrześcijańskiej i żył po świecku, ale chce wrócić do Boga, powinien zostać ochrzczony ponownie. Nie chodzi tutaj o sytuację, w której ominąłeś kilka nabożeństw. Wtedy jest to raczej kwestia udziału w wieczerzy
straży pańskiej. Jeśli jednak naprawdę wyparłeś się Pana, potrzebujesz nowego początku. Gdybym rozwiódł się z Karen i przez rok żylibyśmy osobno, a potem znów chciałbym się z nią ożenić, musiałbym wziąć kolejny ślub. Po trzecie, w Dziejach Apostolskich 19 czytamy o 12 mężach z Efezu, którzy mieli ogromne braki w zakresie wiedzy na temat życia i służby Jezusa. Kiedy Paweł podzielił się z nimi tym wszystkim, powiedział: musicie zostać ponownie ochrzczeni. Chociaż wcześniej byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela przez zanurzenie, nie wiedzieli wielu rzeczy na temat nauczania Chrystusa. Zostali więc ochrzczeni po raz drugi i napełnieni Duchem Świętym. Kiedyś na podobną serię programów przyszedł pewien baptystyczny pastor i na koniec powiedział: pastorze, chcę być ponownie ochrzczony. Odrzekłem: bracie, jesteś baptystą, więc byłeś ochrzczony przez zanurzenie. Tak, ale zostałem ochrzczony tylko w 9 przykazań, a teraz chcę zostać ochrzczony we wszystkie 10. Następne pytanie. W jaki sposób mogę rozwijać umiejętność modlenia się? A w jaki sposób doskonalisz grę na fortepianie? Poprzez ćwiczenie. Im więcej czasu spędzasz na rozmowie z Bogiem, tym lepszy się w tym stajesz. Uważam, że obecnie przemawiam lepiej niż wtedy, gdy miałem 19 lat, ponieważ im częściej coś robisz, tym lepszy się w tym stajesz i tym pewniej się w tym czujesz. Lepiej poznajesz też osobę, z którą rozmawiasz. Tak więc módl się i czytaj modlitwy zawarte w Biblii. To kolejne dobre ćwiczenie. Przeczytaj modlitwę Anny, Daniela, modlitwy w Nowym Testamencie, na przykład modlitwę Symeona. To piękne przykłady, które stanowią pewien wzór. Jezus nie nakazał bezmyślnego powtarzania modlitwy pańskiej, ale powiedział: tak się módlcie. Ojcze nasz stanowi pewien szkic modlitwy. Biblia zawiera jednak wiele wspaniałych modlitw, takich jak modlitwa Salomona podczas poświęcenia świątyni. To nauczy cię stawiać Boga na pierwszym miejscu i Go wielbić. Mamy kolejne ciekawe pytanie. Co oznacza werset z Łukasza 13:32? Przeczytam go. Idźcie i powtarzajcie temu lisowi: oto wyganiam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Jezus nazywa Heroda lisem. W tym czasie Herod ściął Jana Chrzciciela. Posłańcy przyszli do Jezusa i powiedzieli: Herod zamierza zrobić z tobą to samo, co zrobił z Janem Chrzcicielem. Chrystus odrzekł: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wyganiam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Jezus używa tutaj zasady dzień za rok. Od tego momentu nauczał jeszcze przez 3 lata, po których jego dzieło zostało wypełnione. Był nawet sądzony przez Heroda, ale nie miał mu nic do powiedzenia. Uczyń cud, wypędź demona. Chrystus odrzekł: odrzuciłeś Jana Chrzciciela, a tym samym odrzuciłeś mnie. Inaczej mówiąc, czas łaski się dla niego skończył. Przyjaciele, za chwilę zakończymy serię Apokalipsa Teraz. Mamy nadzieję, że odczuliście Boże błogosławieństwo i pozwolicie Bogu przemienić wasze życia na lepsze. Zachęcamy was do kontynuowania studium Biblii. Korzystajcie z naszej strony internetowej, na której znajdziecie wiele innych wartościowych programów. Jezus przychodzi już niedługo, przyjaciele. Chcemy się na to przygotować i podzielić się dobrą nowiną z innymi, aby oni również byli gotowi. Kontynuujcie studium i niech Bóg was błogosławi.